Siema, z tej strony Miro. Dzisiaj jedziemy do Warszawy zobaczyć, co wykluwa się z wielkiego jajka. Zobaczcie, gdzie jedziemy. I dzisiaj też będzie niespodzianka dla mojego brata, ponieważ dam mu super plecak. Co to, Marcel, oglądasz? To są jakieś dinozaury, co to jest? Park Jurajski. Marcel ogląda Park Jurajski, obóz kredowy. To dam mu ten oto plecaczek. Dziękuję. A! Proszę. Ej, ale fajnie jest. To jest haft, tak? Milo? No tak. No, dziękuję. Proszę. Au! Na Netflixie jest już dostępny serial Park Jurajski, obóz kredowy. I Marcel go zaczął oglądać. Na razie ci się podoba? No, już obejrzałem prawie cały odcinek jeden. Ale najpierw pójdziemy na skatepark. Biorę sobie słuchawki. Właśnie, zawsze jak wychodzę na skatepark, biorę słuchawki. Powerbanka. Kabel. I to jest moja w sumie taka codzienna rutyna. Pakuję, bo oczywiście muszą być klipy na moim telefonie i na moim Instagramie milomazur2006. Dzisiaj jest niesamowity dzień. Dlaczego niesamowity? Dzień niesamowity i w ogóle nierealny dla niektórych moich kolegów ze skateparku. Ponieważ jak wiecie, ja u mnie na skatecie nigdy nie mam ochronek. Tak. Mam ochronki. A dlaczego? Dzisiaj mam mega zajawę, bo od około miesiąca, tak już średnio, odkąd jest szkoła, mam zajawę. Idziemy teraz na skatepark i zobaczymy, czy uda mi się coś zrobić. Ciąbry. Dobra, jestem na parku. Wiktor mi teraz nagrywa Buttercupa, bo go relearnuję. Nie robiłem go miesiąc i no dobra, nagrywamy. Dałem Wiktorowi kendamę i sobie tutaj robi triksy, trickshoty, jakieś wygiebasy, dobra. Dobra, biorę moją, ała, chłę nogę. W ogóle to ścięłem chłę nogę, ścięłem kierownicę o około tyle, bo była wygięta przy zacisku i jest teraz o wiele niższa. Dobra, trochę mi się stało luzy. Proszę, żeby mi tylko nic nie pękło. No, mam pęknięty podest tutaj. Tak, wiesz co? Ej, a ja się zdziwiłem, zrobiłem to niechcący. Nagraj takie. Wiktor mi nagrał Buttercupa. Nie nagrałem. W sumie to się zdziwiłem, bo zrobiłem, a nie wiedziałem nawet, że będę teraz na nogę. No zrobiłem. I teraz myślimy, co mogę jeszcze nagrać. Save this force, pamiętajcie, save this force. Jedziemy właśnie na fast fooda. No i będziemy sobie jedli. Jestem bardzo głodny. Powiem wam o tym, że próbuję kolejny raz pewien trik, którego wam tutaj nie pokażę, ale widzieliście. Jest to mega mocny banger. Więc jeżeli mi się go uda zrobić, to będę tak zadowolony będę. Triku wam nie pokażę, pewnie teraz jak tam były, to były cięcia jakieś. Także taka sytuacja i ogólnie na mojego Instagrama wleciał nowy klip i tam macie wszystkie klipy. Pokażę wam teraz urywek mojego klipu. Jeżeli wam się podobał, to wbijajcie na milomazur2006 i będzie git. Właśnie wracamy z rodziną z wycieczki rowerowej. Dawno nie byliśmy na rowerach, ja wypożyczyłem rower tutaj. Tata też wypożyczył. Marcel ma rower po mnie, czyli stary, na którym nie siedziałem nie wiem ile lat. Mama ma swój. I jedziemy do domu, wracamy i idę teraz na skatepark, czyli no, zwykła rutyna u mnie. Chodź. A ja do tego mam taki super plecak. Dostałem od Jurassic Park. Jest boski, naprawdę, na wycieczki jest idealny. Jestem właśnie pod Pałacem Kultury, dzieją się to niesamowite rzeczy. Widzę tam cztery wielkie dinozaury i jedno jajo. Chodźmy zobaczyć bliżej. Sprawdźmy, jakie one są i czy w ogóle można je dotknąć. Zobaczymy. Wygląda bardzo realistycznie. Podejdźmy tutaj do niego. Są zrobione z gumy. Są takie miękkie w dotyku. No, grzeczny. Dobra, właśnie moje, bo mnie jeszcze tutaj ugryzie.
Fajne. W sumie to musiałem mieć takiego dinozaura na początku. Fajny piwek, ja sobie mogę z tego dotknąć. Fajny, fajny piwek. Dobra, tamtego tu już się boję. O, fajnie. Stoję obok Velociraptora. Velociraptora. No, też sobie go dotknę. Mam tutaj pokazane. Miał 1,67 m, no czyli ja mam 1,80 m, no to gdzieś mi dotknął, dosięgał? No, coś takiego. Prawie 4 metry szerokości, no to już jest sporo. Amen. Mamenchizaur to chyba największy? Martw się stał. Największy dinozaur. Ja? Yeah. 16 metrów. Mam teraz najlepszą część, czyli wykluwające się wielkie jajo. Jest wyższe ode mnie. Spójrzcie, mam tam dwie kamery. Tu jedna, tutaj druga. To wielkie jajko wykluwa się do 28 września. Więc przy pomocy kultury możecie sobie tutaj przyjść i zaobserwować. Są tutaj dwie kamery, więc wszystko będą rejestrowały. Link macie w opisie, tam macie więcej szczegółów co do konkursu, gdzie możecie zgarnąć na przykład takie koszuleczki. A przy okazji zapraszam was do obejrzenia nowego serialu Park Jurajski na Netflixie.